Cześć kochani, witam się z Wami tak wyglądająca właśnie w takim topie z Zary z kolekcji dziecięcej, słuchajcie. A właśnie siedzę przed komputerem, planuję sobie następne filmy. Stwierdziłam, że też trochę pouczę się może montażu, może coś nowego uda mi się zobaczyć. I wiecie co, właśnie sobie uświadomiłam, że wpadłam na fajny pomysł, wydaje mi się. Dlatego, że kiedyś miałam zapytanie, czy mogłabym nagrać film ze stylówkami, z zakupami z Vinted. I wiecie co? Ja przecież sprzedaję na Vinted. I wpadłam na taki pomysł. Co prawda, zobaczymy na ile on będzie aktualny, dlatego ja go puszczę, postaram się go puścić w weekend. Żeby może te rzeczy jeszcze były ewentualnie na sprzedaż, dlatego że jak ktoś sprzedaje lub kupuje na Vinted, to wiecie, że teraz te rzeczy są. Za chwilę ja nagram film i może one się sprzedadzą. Także na szybciocha szykuję stylówki. Oczywiście tyle, ile mi się uda, dlatego że rzeczy nie mam już super dużo. I przede wszystkim nie wszystkie są w odpowiednich rozmiarach dla mnie. Także jak coś będzie za małe, no to wiadomo, że nie będę się próbować w to wbijać. Ale zaraz szykuję stylówy, podmaluję się. Fryzura nie będzie pewnie jakoś specjalnie zmieniona, dlatego że ogarniam ostatnio skórę głowy swoją i tak dalej i po prostu muszę troszeczkę się pomęczyć. Ale tak, lecę szybko ogarniać i za chwilę widzimy się pewnie przy stylówkach. W pierwszej kolejności przygotowałam sobie rzeczy. I teraz tak, no na razie jest to góra rzeczy i w pojemniku też są dobre rzeczy, a w torbie IKEA niestety są rzeczy za małe lub nie moje, typu jakieś tam Pawła, jeszcze Kubusia i tak dalej. Także zaraz się biorę i no, że umówimy się tak, że no ze sportowych spodenek nie będę robiła stylówek, no bo wiadomo, że do takich spodenek zakładam bluzkę, jakiś t-shirt, top, no i jest stylowa. I powiedzmy, no jest to taka bardziej domowa czy sportowa stylowa. Ale zobaczymy, co tu mi się uda ogarnąć bardziej może takiego, nie wiem, w cudzysłowie ambitnego. Zobaczymy. Mam na sobie pierwszą stylówę i jest to taka spódniczka z takim fajnym rozporkiem na udzie. Jest ona asymetryczna, także delikatnie przód mamy dłuższy i tył troszeczkę dłuższy. Bluzeczka. Może ja założyłabym akurat do tej spódnicy jakiś top bardziej odkryty, no ale nic takiego na sprzedaż nie mam. W związku z czym to jest taka jedyna według mnie pasująca bluzeczka, ale też jest bardzo ładna, bo ma tutaj taki dekolcik w serduszko, jak widzicie, delikatną koronkę, która coś tam pokazuje, nie jest taka zupełnie zakryta. No i spódnica sama w sobie też jest bardzo ładna, tak to się prezentuje. Od razu na początku też powiem, że będę zapisywać koszt jakby stylówki, gdzieś tutaj na dole będzie sobie wyjeżdżał. Także będziecie mieli informację, ile kosztowałaby taka stylówa, gdybyście ją kupili na Vinted. Kolejna stylówa, kochani, to taka bardzo fajna, lejąca bluzeczka w malutkie kwiatuszki. Fajnym detalem również tutaj jest ten kołnierzyk. No tak, tak nazwijmy, że to jest kołnierzyk, chociaż to nie jest kołnierzyk, ale wiecie, o co mi chodzi. I tak. To jest taka stylówa, którą można ubrać według mnie i gdzieś tam na spacer i też do pracy, dlatego że bluzka i faktura tej bluzeczki jest taka, że spokojnie możemy ją założyć do biura. Dekolt też nie jest wyzywający, bardzo fajnie to wygląda. Spodnie fajne, materiałowe, coś takiego. Nie wiem jak się nazywa, czy to są chinosy z takim tutaj, nie wiem. Nie wiem, jak to się nazywa. I do tego mam espadryle, które również są na sprzedaż. I wiecie co, gdyby nie to, że one naprawdę bardzo fajnie wyglądają, ale niestety moja budowa nogi, w niektórych butach tak mam, dlatego ja może tak mało noszę balerin i tak dalej, że dokładnie mnie obcierają strasznie. Innych nie, no moje koleżanki miały te buciki i wszystko było git, a ja po prostu każde takie buty mnie obcierają, także niestety miałam je na sobie raz i muszę się ich pozbyć,
też tam chyba jest symboliczna cena za nie, także jeśli byłyby się zainteresowane, to zapraszam. To jest kolejna stylowa. W przypadku robienia stylówek chyba nie ma nic łatwiejszego, jak wskoczyć w sukieneczkę. I ta jest bardzo fajna. Tutaj w komplecie do niej jest taki, no, dość konkretny pasek. Trochę rokowy, można by powiedzieć. Można sobie podkreślić talię, także fajnie. Dekolt jest tutaj dość ciekawy i osoby, które oglądają moje filmy dłużej, wiedzą, w związku z czym, dlaczego ja się akurat tej sukienki pozbywam. Słuchajcie, nadal bardzo mi się ona podoba, ale ja po prostu nie czuję się w takim dekolcie, kiedy tutaj jest taka delikatna stójeczka. Bardzo mi się podoba, jak ktoś w takiej kietce wygląda, czy w takiej bluzce. I uważam, że nadal atrakcyjnie w niej wyglądam, ale nie ma, wiecie, nie ma tej miłości, dlatego stwierdziłam, że rozstaniemy się, ale jest bardzo fajna. Oj, tu widzę, że nie wsadziłam paska w szlufkę, ale szlufki też są, no ja ją miałam raptem raz. Do tego założyłam te mokasyny, espadrille i też fajnie to wygląda, mi się wydaje. Można ją zarówno teraz, jeszcze latem, wiosną nosić i później na jesień, na zimę z jakimiś, wiecie, może kryjącymi takimi rajstopami czarnymi, też bardzo fajnie będzie wyglądać. Ja pamiętam, że raz jedyny, jakie miałam założoną, to właśnie z ramoneską, z takimi ciężkimi butami. Bardzo fajnie to wyglądało, no ale to był ten jedyny raz niestety. Kolejna propozycja stylówki z sukienką. Pożyczyłam sobie tutaj pasek od tamtej, ale oczywiście ten pasek jest do tamtej sukienki w komplecie. Bardzo fajnie to wygląda i wiecie co, jak założyłam tą sukienkę, to zwątpiłam, czy nadal chcę ją sprzedać. Pięknie wyglądają nogi. Jedyne, czego mi brakuje, to moje widzki, moi widzowie wiedzą, czego brakuje Asi w tej sukience. Dekoltu. No niestety, ja miałam ją raz, albo nie miałam w ogóle, już teraz nie pamiętam. Bardzo mi się podoba, super, to jest w ogóle sukienka trochę z sentymentem, dlatego że pamiętacie, miałam ją w pierwszym moim filmie w holu zakupowym z H&M-u. I mam też drugą, która też tu się znajduje, bardzo fajne dwie pozycje. Gdyby miała dekolt, na 100% by ze mną została. Ale uważam, że jak ktoś nie potrzebuje dekoltów, a bardzo dużo osób takich znam, to to jest naprawdę rewelacyjna kiecka. Tą akurat chciałam zaprezentować bez paska, ale spokojnie możemy tu paseczek założyć dla podkreślenia. Wiadomo, będzie tak samo fajnie wyglądać. Tu mamy delikatnie inny wzór, inne kolorki. Też bardzo twarzowy, bardzo fajnie wygląda. I tu mamy różnicę rozmiarów, bo ta jest mniejsza o rozmiar od tamtej czarno-białej. Obydwie są bardzo fajne. Także oceniajcie i dawajcie znać, która Wam się bardziej podoba. Znowu ten sam pasek, ale jeszcze założyłam, żeby Wam pokazać, że też bardzo fajnie ta z paskiem będzie wyglądać. Stylowa, którzy jedni będą kochać, drudzy nienawidzić, dlatego że spodnie są dość kontrowersyjne, bo że ja nie pamiętam znowu, jak one się nazywają. To nie są kuloty, to nie są bagi. Ja na nie mówię obeliksy przez racką. I tak, są bardzo fajne, ale wiecie co, poszłam za ciosem i tak jak Wam powiedziałam, że rzeczy, których nie nosiłam przez dłuższy czas, po prostu muszą zniknąć z mojej szafy. Miałam dwie pary tom i takie ciemne grafitowe zdecydowanie częściej nosiłam niż te, więc stwierdziłam, że tamte sobie zostawię, a te po prostu wystawiam na sprzedaż. No i bluzeczkę miałam chyba raz czy dwa razy. I tyle. I tyle się nanosiłyśmy, tak szczerze mówiąc. Bardzo mi się podoba ta stylowa, jak ją założyłam. Na pewno jakbym nie miała pełnej szafy ciuchów, to pewnie byłaby jedna z moich ulubionych. Do tych spodni wskoczyłam w taką koszulę. Bardzo ona jest fajna, ma super wzór i wiecie co, wskoczyłam w nią tylko na chwilę. Ma bardzo fajny materiał, ale niestety dla mnie jest troszeczkę za mała, więc ja nie czuję się w takich rzeczach, w których muszę uważać, wiecie, na poruszanie się. Zresztą już mankietów też nie zapinałam. Tu chciałam Wam pokazać, jak wygląda na podwiniętym mankiecie. Też bardzo fajnie, a tu po prostu nie zapięłam już. Ale fajnie to wygląda właśnie do jeansów. I zaraz pokażę Wam do spódniczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
W takim wydaniu chyba mnie jeszcze nie widzieliście, czyli no taka, nie wiem, słodka Asia, trochę wizytowa, trochę nie, w sumie to nie wiem sama, bo co prawda, wiecie, ta stylówka wygląda super, proporcje, nogi jakie tu mam długie, oh my god, ale no to nie jestem ja po prostu, no wiecie o tym, to jest, tak kiedyś się ubierałam. Podoba mi się to, nie powiem, naprawdę podoba mi się to, gdybym widziała kobietę tak ubraną, dziewczynę tak ubraną, to na pewno bym się uśmiechnęła i zwróciła na nią uwagę, ale ja się po prostu nie czuję, no, po prostu się nie czuję, ale koszula, bluzka pasuje i fajnie właśnie do stylówki z jeansami i do takiej spódnisi i na pewno jeszcze do miliona różnych rzeczy, bo na pewno na różne fajne stylówki możecie wypaść. Także no, tak również czasami wyglądałam. Kolejna stylówa, znowu jestem w tych espadylach, więc streszczam się, bo naprawdę tył nie wypada na odpowiednim miejscu. I tak, bluzeczka bardzo fajna, z Zary miałam ją raz na sobie. Jest super, bardzo lubię jakość tych bluzek w porównaniu do ceny. A ta to w ogóle już teraz grosze u mnie kosztuje, ale no widzicie, to nie jestem ja. Nie wiem, co mnie tknęło, że wzięłam bluzkę z takim wzorem zwierzęcym. Są naprawdę dziewczyny, które super wyglądają, blondynki, które rewelacyjnie wyglądają i ja się nie czuję. I do tego założyłam w taki śmieszny sposób ogrodniczki. Zaraz zakładam je klasycznie i zobaczycie troszeczkę inne wydanie tych spodni. No, tak chyba zdecydowanie lepiej. Proporcje są tutaj fajnie zachowane. Tu jest to wcięcie w talii. Słuchajcie, nie wiem, czemu ja sprzedaję te ogrodniczki. Po prostu od momentu, jak je kupiłam, miałam je raz na sobie, tak, miałam je raz. Nie było miłości, może tak powiem, może przez to, że są czarne, a nie jeansowe. Nie wiem, bo tak generalnie są super. Fajnie, że to zapięcie mają tylko z tej strony. Fajnie, że z tyłu właściwie wyglądają jak normalne portki. Wszystko super podkreślają. Pupa wygląda naprawdę zgrabnie i apetycznie. Po prostu to nie jestem ja. Także naprawdę fajne ciuchy można kupić na Vinted. Mam jeszcze taką sukieneczkę. Wybaczcie mi na ramki, już po prostu nie będę zmieniała stanika teraz na bezramionczek, tym bardziej, że już ten stanik zadaje mi trochę bólu jeszcze tam, gdzie się goi. Bardzo fajna pozycja, falbaneczka, zarówno na takie okazje, jak jakieś wesele czy uroczystości i na co dzień, na przykład wystylizowana do kurtki jeansowej. Bardzo ładny kolor, ona tutaj ma i nigdy nie wiem, jak to się nazywa, ale wiecie mi, o co mi chodzi. Także taka również jest dostępna. Tak, właśnie chciałam spróbować czegoś takiego, dlatego że kiedyś u jakiejś stylistki widziałam, jak zakładała na sukienkę właśnie sweterek, czy jakąś bluzę, już teraz nie pamiętam, czy koszulę. I fajnie to też pasuje, dlatego że nie zawsze musi być rozpinana góra. Czasami właśnie można sobie narzucić coś takiego. Też wydaje mi się, że to fajnie wygląda. Dajcie znać, co myślicie. Patrzę na górkę rzeczy, która zniknęła i chyba jest to przedostatnia stylowa na dziś. I tak, mam na sobie koszulę, która może jest męska, może damska. Kobieta uważam, że może chodzić i w tej, i w tej. I tak, mam sukienkę, która jest taka, widzicie, taka tuba, ona nie ma żadnego rozcięcia, jest na ramkach, także tak wygląda, zwykła bawełniana, bardzo fajny materiał swoją drogą, ale ja jakoś nie chodzę w takich turbo długich sukienkach, no i jest jeszcze czarna, więc no miałam kiedyś fazę, miałam sporo rzeczy czarnych, teraz już w nich nie chodzę. To przełamałam właśnie tą koszulą. Wydaje mi się, że fajnie to podkreśla proporcje, trochę wydłuża nogi, tak mi się przynajmniej wydaje. No, dajcie znać, czy taka wersja Wam się podoba. Mi się wydaje, że naprawdę fajnie to gra. Jestem w tym kombinezonie. Tak, on wylądował na Vinted. Słuchajcie, wyprałam go i muszę go jeszcze przeprasować. Co prawda już jest w sprzedaży i wiecie co? Kurczę, powiem Wam, no dałam się namówić Kubusiowi. Ja po prostu się w nim nie czuję. Bardzo żałuję, bo jest bardzo ładny, jest bardzo jakościowy
i czuć, że ten materiał jest naprawdę super. Fajnie lejące są te spodnie, tu ten pasek do podkreślenia, detale, wiecie, guziki i tak dalej. Tak mi delikatnie wystaje stanik. Ale wiecie co, wydaje mi się przede wszystkim, że ja mam za pełne kształty, tak to ładnie nazwę. Nie chcę mówić, że jestem zbyt tłusta do tego ciucha, ale wydaje mi się, że po prostu ktoś o mniejszym biuście przede wszystkim, dlatego że jak założyłam stanik, to pojawił się problem tutaj odstających tych. Wtedy rzeczywiście ja mierzyłam to na top sportowy, bo nie miałam innej możliwości, więc bardzo fajny ciuch, ale niestety nie dla mnie. Polecam serdecznie. Także co mam powiedzieć? No niestety ja muszę się z nim rozstać, ale no naprawdę wielka szkoda, bo jest super. Pożegnam się z Wami w tej pięknej bluzeczce, która niestety jest mi za mała. Wiecie, kupiłam, pamiętacie, kupiłam ją w Lumpione z Adidasa oryginalna, ale niestety no chyba przyciągnął mnie kolor, tu po prostu nie wygląda to zbyt korzystnie. Czasami tak się zdarza, nie wszystko jest idealnie i ja też nie zawsze mam tak dużo czasu, żeby wszystko mierzyć konkretnie, patrzeć na konkretne rozmiary. No, na siłę mogłoby zostać, ale wiecie, nie chciałam właśnie zostawiać niczego na siłę. Dajcie znać, czy taki filmik Wam przypadł do gustu. Jest to coś innego. Miałam prośbę o te Vinted, ale wiecie co, ze względu na to, jak fajne rzeczy ja udaje mi się znaleźć w Lumpeksie, to na tą chwilę nie kupuję na Vinted, a stwierdziłam, że po prostu jeśli jest taka możliwość, jeśli sama powystawiałam rzeczy, które lubiłam, które nosiłam, które są w super stanie, bo od razu też przy okazji skorzystam i powiem o tym, że ja sprzedaję rzeczy tylko takie, które sama bym kupiła. One nie posiadają dziur, nie posiadają żadnych wad. Jeśli je posiadają, a z tego co pamiętam, to kiedyś u Kubusia była jakaś mała plamka, zawsze jest zrobione zdjęcie. W przypadku swetrów na przykład zawsze, jeśli są do odmychlenia tak zwanego, to zawsze to zaznaczę. I patrząc na ceny tych rzeczy, sądzę, że one są rozsądne, są takie sprawiedliwe. Zawsze daję taką cenę, którą sama bym za ten ciuch zapłaciła na tą chwilę oczywiście, bo to, że ja płaciłam za nie dużo, dużo więcej, no to wszyscy wiemy. Także kochani, dajcie znać jeszcze raz. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Zapraszam do zostawiania łapek w górę, do subskrypcji. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!